Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, tutaj Karolina Grygiel i Kinga Brdej. 23 lutego był Światowy Dzień Walki z Depresją, dlatego dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o tej chorobie oraz pomóc Wam zrozumieć, z czym zmaga się osoba cierpiąca na depresję. Jest to choroba jak każda inna. Nie należy się jej wstydzić, ani lekceważyć jej objawów. Uważasz, że rozmowa na ten temat jest ważna? Oczywiście. Nie wiem, czy wiesz, ale według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest 4. najpoważniejszą chorobą na świecie, a jednocześnie jedną z głównych przyczyn samobójstw. Temat problemów psychicznych na szczęście staje się coraz bardziej rozpowszechniany i coraz więcej osób ma świadomość, że chodzenie do psychologa czy psychiatry nie jest żadnym wstydem, a po prostu dbaniem o samego siebie. Razem z naszymi gośćmi, psychologiem panem Wiktorem Potocznym oraz asystentem zdrowienia panią Weroniką Zdanowicz, przybliżymy Wam ten temat. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem, psychologiem Wiktorem Potocznym z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jakie są objawy depresji i jak ją odróżnić od chwilowego smutku i przygnębienia? Dobrze. Depresja jest to przede wszystkim zespół objawów, często też niejednoznacznych, które mogą przebiegać różnie u różnych osób oraz też różnie w różnych warunkach. I do takich najważniejszych objawów możemy zaliczyć przede wszystkim obniżony nastrój. I tutaj warto zwrócić uwagę, że ten nastrój jest obniżony w stopniu nieprawidłowym dla danej osoby. Tutaj warto brać pod uwagę także te różnice indywidualne dotyczące poszczególnych osób oraz pamiętać, że każda depresja charakteryzuje się obniżonym nastrojem, jednak nie każdy obniżony nastrój jest od razu depresją. Obniżony nastrój, tak możemy powiedzieć w cudzysłowie smutek, tak, jest naturalną reakcją człowieka i jest potrzebny w wielu sytuacjach. Jednak w depresji jest to smutek utrzymujący się przez większość dnia, który nie podlega wpływowi wydarzeń zewnętrznych. Odczuwamy taki niepokój, brak nadziei też na przyszłość. To jest taki podstawowy objaw. Kolejnym objawem depresji, bardzo podstawowym, jest utrata zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności, które zwykle sprawiają nam przyjemność. Tutaj mamy często do czynienia z taką trudnością w podejmowaniu decyzji, stanem zobojętnienia. I trzecim takim podstawowym, głównym objawem depresji jest zmniejszona energia lub zwiększona męczliwość. I tutaj często dochodzi do takiego izolowania się od kontaktów społecznych. A z dodatkowych objawów w depresji dochodzi do zmian w zakresie aktywności jednostki, czyli często rezygnujemy z jakichś aktywności, które do tej pory były przez nas wykonywane. Często pojawiają się także w tych trudniejszych przypadkach depresji myśli o śmierci i samobójstwie, trudności w koncentracji, zaburzenia snu wszelkiego rodzaju. To znaczy, że może dochodzić do nadmiernego snu lub także może dochodzić do okresów bezsenności. Mogą pojawiać się także zaburzenia łaknienia oraz zmiany wagi, także wszelkiego rodzaju, wynikające często z tych zaburzeń łaknienia, które mogą prowadzić do nadwagi lub niedowagi. I to są takie podstawowe objawy kliniczne, które są brane pod uwagę podczas diagnozy przez właśnie klinicystów czy psychiatrów. Ale jednak warto także zwrócić uwagę na triadę depresyjną Becka. Jest to taki charakterystyczny sposób myślenia osób w depresji, w którym odczuwamy negatywne przekonania dotyczące po pierwsze własnej osoby. Tutaj gdybyśmy mieli to tak zwerbalizować, no to możemy odczuwać takie myśli jak nie jestem nikomu potrzebny, nie robię nic dobrze. Drugim takim negatywnym przekonaniem w tej triadzie są negatywne przekonania dotyczące otaczającego nas świata. Czyli takie myśli, ludzie są do mnie źle nastawieni, nikomu nie można ufać, nikt mi nie pomoże. I trzecim negatywnym przekonaniem w tej triadzie są negatywne przekonania dotyczące przyszłości. I tutaj gdybyśmy mieli to tak opisać, no to by były takie myśli,
i tak nic nie osiągnę, nic dobrego mnie nie czeka, mój stan się nie zmieni. I właśnie oprócz tych objawów klinicznych, o których mówiłem wcześniej, z którymi gdzieś często się spotykamy w różnych kampaniach czy w internecie, warto także zwrócić uwagę na tę triadę, właśnie na to, jak osoba postrzega siebie i rzeczywistość. Czy jest jakaś grupa osób szczególnie narażona na tę chorobę? Obecnie, gdybyśmy mieli krótko odpowiedzieć na to pytanie, to każdy jest narażony, a depresja może dotknąć ludzi w każdym wieku. Istnieją statystyki mówiące, że kobiety częściej doznają stanów depresyjnych, a proporcja kobiet cierpiących na depresję wynosi 2 do 1, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na pewną specyfikę. Badacze zwracają uwagę na kontakty interpersonalne i wybór mechanizmów radzenia sobie z problemami. I okazuje się, że wiele przypadków depresji wśród mężczyzn może być niedoszacowane. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na szerokość objawów i częste współwystępowanie z innymi zaburzeniami. Depresja często może być konsekwencją chorób somatycznych, takich jak zaburzenia hormonalne, nowotwory, choroby układu krążenia, zaburzenia odżywiania, więc warto wziąć pod uwagę także te czynniki i te grupy, czyli te osoby, które mogą chorować po prostu na te schorzenia. Gdzie należy szukać pierwszej pomocy, gdy zauważymy u siebie objawy depresji? Na początku przede wszystkim, jeżeli jest taka możliwość, dobrze jest odnieść się do własnej sieci wsparcia, czyli porozmawiać z osobami bliskimi. Zwraca się uwagę, że osoby posiadające odpowiednie sieci wsparcia lepiej radzą sobie z problemami, także związanymi ze zdrowiem psychicznym. Zawsze też można zgłosić się od razu do specjalisty, na przykład psychoterapeuty, który udzieli odpowiedniego wsparcia i pomocy. Kolejną opcją są wszelkiego rodzaju grupy wsparcia w kryzysie. Są także na uczelniach, więc jeśli jesteśmy studentami, na pewno znajdziemy takie informacje na stronie internetowej i takie osoby, które działają w tych centrach wsparcia, mogą udzielić już wsparcia lub także udzielają wsparcia informacyjnego, czyli mówią, gdzie najlepiej szukać dalszej pomocy w tym konkretnym przypadku. No i także w przypadku trudniejszych stanów, gdzie objawy są nasilone, na przykład gdzie mamy już do czynienia z pewnymi myślami samobójczymi, tak? Na przykład, to warto pamiętać, że w każdym powiecie istnieją ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie specjaliści zawsze będą starali się pomóc oraz także polecą miejsca, w których można uzyskać dalsze wsparcie. Naszym kolejnym gościem jest pani Weronika Zdanowicz, asystent zdrowienia Zespołu Wsparcia PER Support na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. A z jakimi problemami się pani zmagała i co było tego powodem? No to już było lat temu, chyba z 15, kiedy ja byłam tak na przełomie liceum i pierwszych lat studiów, czyli właściwie to był bardzo podobny wiek do wieku studentów, z którymi obecnie się spotykam. Ciężko wskazać też taki jeden problem, czy jedną przyczynę problemu. No to były zaburzenia nastroju, to była depresja i to trwało dość długo i też nie ma takiej wyraźnej granicy, kiedy się to pojawiło, bo to jest taka podstępna choroba, która no, daje znać o sobie najpierw w takich trudno do zauważenia czasami sposobach, to znaczy na przykład w braku siły. No ale zawsze, ja sobie zawsze to racjonalizowałam na zasadzie, no tak, no to jasne, że nie mam siły, no bo na przykład zarwałam 3 noce, bo się uczyłam do egzaminu. Albo mam gorszy humor. No tak, no mam gorszy humor, no ale przecież tutaj pokłóciłam się z siostrą, albo u mojej przyjaciółki dzieje się coś przykrego. Więc zawsze są jakieś powody, takie racjonalne, którymi sobie można wytłumaczyć chwilowy, czy w naszej percepcji chwilowe jakieś pogorszenie dobrostanu. Ale po jakimś czasie się okazuje, że moment, to nie jest chwilowe, to już trwa i trwa i trwa i wcale nie jest lepiej. I to wcale nie jest tak, że odespałam ten zarwany egzamin, a ciągle jestem zmęczona, a ciągle jest zaniżenie nastroju, a na przykład jest niekontrolowany płacz. Także ciężko mi wskazać jednoznaczne przyczyny i jednoznaczny moment.
15 lat temu też była zupełnie inna świadomość. Być może gdybym miała taką świadomość jak dzisiaj, albo taką, jaką mają studenci, którzy do mnie przychodzą, a którzy mają wiele wyższą, to może bym wcześniej zareagowała, ale wtedy to była dość spóźniona reakcja. Proszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, co trzeba mówić osobie chorej na depresję, by przekazać jej nasze wsparcie, a czego kategorycznie nie wolno mówić? No na przykład nie warto mówić rzeczy w stylu ogarnij się, weź się w garść, może brakuje ci witamin, co swoją drogą może być prawdą, że brakuje witamin, no ale to jest takie infantylizowanie czy bagatelizowanie problemu. Inni mają gorzej. Przecież dobrze wyglądasz, przecież sobie radzisz. To nie zawsze działa. Albo idź pobiegać. O, to też jest chyba takie częste. Przestań się mazać. Wstawaj. Zrób coś. Przecież inni mogą, a ty nie możesz. To, co warto mówić. Myślę, że czasami też nic nie trzeba mówić. To też zależy od rodzaju depresji, z którą dana osoba się zmaga, bo są takie stany, kiedy rzeczywiście w ogóle trudno jest zebrać myśli i trudno wejść w taki dialog jakiś żywy, intelektualną taką wymianę, więc czasami po prostu trzeba usiąść i pobyć z tą osobą. I to jest duża pokusa w ogóle, wypełnić tą ciszę też jakimiś słowami. A czasami wystarczy właśnie usiąść, posłuchać, jeśli ktoś zaczyna coś dzielić się, to powstrzymać się też od dawania rad, spojrzeć w oczy, pokiwać głową. To, co też myślę, mi osobiście by pomogło w tamtym czasie, gdybym na przykład usłyszała, nie musisz, że wielu rzeczy nie muszę robić, że nie muszę się tak ciągle starać dorównać czemuś, że najważniejsze to jest, nie wiem, wypełnianie obowiązków, że nie zawsze to jest najważniejsze, nie? Że można czasem zrobić coś wystarczająco dobrze, a nie, to nie musi być perfekcyjnie. Że chciałabym usłyszeć, nie zwariowałaś na przykład. Chciałabym usłyszeć, że tak się zdarza, że mam do tego prawo czuć to, co czuję. Odpocznij na przykład. Albo zrobię ci herbatę, to bym też chciała usłyszeć, albo przyniosę ci rosół. Bo czasem też trzeba być dyrektywnym dla takiej osoby, która jest w takiej głębokiej depresji, to czasem trzeba coś stanowczo powiedzieć, na przykład. Chodź, zrobimy razem śniadanie. Usiądź. Proszę, tu jest herbata. Proszę zjeść. Czasami trzeba być tak dyrektywnym, ale to naprawdę dla osoby, która nie potrafi się czasem sobą zaopiekować w takich podstawowych, ale broń Boże, nie pouczać, ani nie dawać tych dobrych, złotych rad typu ogarnij się i zrób coś ze sobą. Być nie trzeba rozumieć, bo to są często rzeczy wykraczające jakby poza nasze możliwości zrozumienia. Można powiedzieć, nie rozumiem, przez co przechodzisz, no ale jestem tutaj. Nie zostawię cię. Nie jesteś dla mnie problemem czy jakimś balastem. Chyba, że tak jest, no to lepiej nie kłamać. Lepiej nie kłamać, wtedy się zastanowić też trochę, co taka osoba z depresją mi robi. Ale raczej bliskich osób nie opuszczamy w chorobach. Zwykle się oddalamy, ale nie opuszczamy. Więc warto właśnie podkreślić, nie opuszczę cię. Jestem nadal. Jeśli czegoś potrzebujesz, to nie ma sprawy. Czy zauważa Pani, że dzisiaj łatwiej jest uzyskać pomoc psychologiczną i też świadomość społeczeństwa jest większa na temat problemów z psychiką właśnie? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem jest bardzo duża różnica. W ciągu ostatnich 10-15 lat to moim zdaniem jest różnica ogromna. Zresztą widzę też po studentach, którzy do mnie przychodzą, że widzą, mają taką świadomość, że okej, boli mnie ząb, idę do dentysty. Mam jakiś problem taki emocjonalny, zgłaszam się po pomoc. Że to już jest jakby taka normalna sprawa, nie? Że to już nie jest jakimś wstydem tak owiane, że to... I to nie musi być właśnie jakiś wielki psychiczny kryzys, bo to wystarczy jakaś drobna trudność emocjonalna, tak w porę jakby podjęta interwencja jest bardzo skuteczna. No to tak samo jak z jakimś drobnym ubytkiem. Idziemy do dentysty i nawet jakoś specjalnie nie cierpimy i nie 15 minut jest sprawa załatwiona. I tutaj jest trochę podobnie, że im dłużej się zwleka, ten problem narasta. A widzę, że dość szybko tak studenci reagują. Myślę, że bo mówi się o tym, że to pandemia pogorszyła kondycję psychiczną młodych ludzi, a mnie się wydaje, że ponieważ więcej osób zgłasza się po pomoc, to nie tyle znaczy, że kondycja psychiczna się pogorszyła, tylko właśnie znaczy, że mają większą świadomość i wiedzą, że mogą prosić
o pomoc, o wysłuchanie, o jakąś wskazówkę. Czasem po prostu chcą usłyszeć, nic z tobą nie jest nie tak. Także ja uważam, że jest naprawdę bardzo duża różnica.